Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki, benvenuti al canale Mangiare Łewki. Zobaczcie, obcięłam sobie grzywkę, bo wiecie co, bo była za długa, w ogóle podcięłam włosy. Ale wracając do dzisiejszego przepisu, chciałam powiedzieć, że jest sezon letni, mamy masę owoców i warzyw. I ja dzisiaj w ruch idzie bób, czyli fawę, czyli zrobię spaghetti con fawę. I do spaghetti con fawę będzie nam potrzebne spaghetti, tutaj na dwie osoby, około 200 gram, bób, jeden ząbek czosnku, pietruszka, serek grecki, pancetta, czyli boczek, no i oczywiście sól, pieprz i olej. I zabieram się do przepisu. Bób już mam obrany, bo musi być obrany, a teraz pokroję boczek w kosteczkę. Do patelni wleję troszkę oleju. Troszkę, bo ten nasz boczek jest troszkę tłusty. Czosnek. Czosnek po prostu rozgnieciemy. Rozgniotę i tak rozgniecione wrzucam na patelnię. Wodę oczywiście nastawiłam na spaghetti. Teraz na patelnię wrzucę nasz boczek. I teraz podsmażymy to wszystko. Czosnek został jeszcze na patelni. Później go wyciągniemy. No, on doda nam trochę takiego właśnie il profumo, czyli zapachu. W międzyczasie jak mi się smaży nasz boczek, to pokroimy nasz serek. Tak właśnie w ten sposób go pokroję, taką kostkę. O, tak jak widzicie, tak go pokroję, o. Taką kostkę, żebyśmy później mogli rzucić na nasze spaghetti. Wodę już się gotuję, więc ja posolę wodę i wrzucam nasze spaghetti. W międzyczasie pokroję pietruszkę. Spaghetti nam się gotują, natomiast nasz boczek już jest podrumieniony, jak widzicie, ojejku. I teraz wyciągamy ten czosnek i czekamy na spaghetti, włączamy gaz pod patelnią. Spaghetti już są ugotowane al dente, przełożę na naszą patelnię i włączę gaz pod patelnią. Włączyłam gaz pod patelnią, ojejku. Włączyłam gaz pod patelnią i teraz to wszystko zamieszamy i wrzucimy nasz bób do środka. Zamieszamy, pozostawimy 2-3 minutki i teraz też wrzucimy nasz serek grecki na wierzch to wszystko. Musimy to ładnie zamieszać, tak pozostawić 2-3 minutki na gazie. Zamieszamy, poleję jeszcze troszkę oleju. Posolę nie za dużo, bo feta grecka jest słona, popieprzę. No jeszcze chwilę na gazie i włożymy na talerz. No i tak wygląda gotowy talerz spaghetti z bobem. I zaraz przy Was spróbuję. Bardzo ładnie to wygląda. Bób tylko 3 minutki był na patelni. On ma być taki właśnie crudo. Taki... Muszę Wam powiedzieć, że buonissimo. Bardzo dobre. Pyszne. Sezon na bób, robimy różne rzeczy z bobem. Zrobię też sałatki. Zapraszam Was na mój kanał Mangiare Łewki. Filmiki wychodzą we wtorek, w czwartek i w sobotę. Róbcie subskrypcję mojego kanału na YouTubie. Zapraszam na Instagram, zapraszam na Facebook. Ciao.kuchniaewki. Vito al mio canale Mangiare Łewki, a Instagram anche Facebook. Ciao!
www.kuchnia Ewki. I co powiemy, Aleksandro, che diciamo? Buon appetito! Buon appetito, ciao a tutti! Ciao, alla prossima!